Siemanko, cześć i cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Sharikan, witajcie na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie grali w, w horror Chuchuchers. Jest to gra, która opowiada nam historię o strasznym, przerażającym pociągu, który będzie nas gonił i próbował prawdopodobnie zabić. Ale my mu się nie damy, prawda? My go rozwalimy. Let's go! Ciu ciu! I like trains! I like trains! O kurczę, mamy nawet kascenki. But something has happened at the mine. Coś wydarzyło się w kopalniach. No, trust me. You'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. O kurczę. I hope you're ready for a little monster hunt. Little Monster? On wcale nie wygląda na Little Monster. Od kiedy pociąg jest Little? Little? Okej, jesteśmy pracownikami muzeum, trafiliśmy na niebezpieczną, dziwną wyspę, który nam jakiś stary dziadek mówi o tym, że możemy znaleźć coś w kopalni i że to jest potwór i żebyśmy to złapali do muzeum, co? We've been planning his demise for some time now, and have nearly everything in order. My będziemy polować na lokomotywę. Places to see. Simple errand, you know. Widzowie, to miał być horror, a na razie to się śmieje. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Gdzie górnicy kopią własne groby. Trzymaj się blisko, nie tylko na Charlesa trzeba tu uważać. To oni wiedzą o jego istnieniu. To nie jest tak, że ja tutaj przybywam na tą wyspę i to jest... O kurczę, muszę sobie poprawić trochę... Ej! A czemu ta myszka to działa tak, jakby się jej nie chciało? Dziękuję. Jaki bunkier mają zbudowany! I tu tory nawet idą! Zaraz, co? Po co tu idą te tory? Czy wy chcecie zwabić tego Charlesa po to, żeby na to... Czemu tu człowiek... Czemu tu człowiek utonął? Nie wiem, czy mi wystarczająco dużo płacą tam w tym muzeum, żebym ja musiał polować na przerośnięte lokomotywy. Hala peronowa. Co? On mówi do mnie z zamkniętymi ustami. W ogóle zauważyliście to? Ci ludzie potrafią się komunikować za pomocą telepatii. So his old engine should be in there. Okay. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Dobrze. Stay close. We don't want to be exposed. He he he. Wow, 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 chłopie. Ale ten dziadek jest żwawy. Ale wystartował, czekaj, bo ja nie nadążę za tobą. Dobra, pobieg tam chyba. Matko jedyna, ej, stary Jary, poczekaj na mnie. Bo mnie tu coś zeżre zaraz. Jakiś Charles, albo coś. Co tu znalazłeś? Ta ekspresja na jego twarzy mówi mi wszystko. Nie przejmuj się, możemy jeszcze znaleźć drogę. Jest mały szak na drodze, który może wziąć tę mapę. Tylko markuję, czy klucz jest tam. Dobrze. Znajdę ten klucz, nie ma problemu. Jak mogę otworzyć mapę? W ten sposób. O, nie jest daleko. Uuu, jaki znacznik duży. Dobra, na pewno go zauważyłem. Jest lokomotywa, tu są ludzie i będziemy się kręcili w kółko. Okej, fajnie. A czemu minimapy nie ma? Nie stać nas na takie rzeczy? O, jest? O, okej, dobra, nie trzeba minimapy. Jest duży X. Jest bardzo duży X zaznaczony. Podbiegniemy tutaj, zakradniemy się, weźmiemy ten kluczyk i wrócimy zaraz do mojego dziadka. Cześć. O, złoty kluczyk. Dosłownie złoty kluczyk. To jest bardzo złoty kluczyk. Okej. Okay. Zobaczyć zebrane przedmioty, wciśnij to. Wow, ekwipunek. Klucz do stacji kolejowej. Mamy złoty klucz otwierający opuszczoną stację kolejową. Świetnie. Idziemy do dziadka, otworzymy stację kolejową i będziemy swoją własną lokomotywę mieli. Jej, a potem będzie wielka walka Fame MMA kolejek kolejowych. Kolejek? Wagonów kolejowych. Open up that door. Open up! Osiągnięcie! Baby first mission! Jej, otworzyłem drzwi, ale jestem świetny. Dobra, ziomuś, co potrzeba zrobić? Wymienić opony na zimowe? Hey,
Stara, ale jara! Obejrzyj lokomotywę z zewnątrz. Ty wejdź do środka i rozejrzyj się, co? Dobra, spoko. Wchodzę do środka. Tu są jakieś tarcze do strzelania w ogóle. Wow, mamy farbę, możemy ją pomalować. Mamy schemat. Mamy jakąś... To jest jakiś minigun do strzelania. Będziemy mogli strzelać. Pewnie do tego Charlesa. Twoja epicka lokomotywa. No dobra, nie nazwałbym ją epicką. Korzystaj z niej, by szybko przemieszczać się po wyspie. Twoja broń i tarcza w walce z wrogami. Odrodzisz się tu, jeśli coś pójdzie nie tak. Okej, okay, czyli pewnie będę często umierał. Zapoznaj się z przedmiotami znajdującymi się w kabinie, by dowiedzieć się, jak ich używać. Lokomotywa, ulepszanie, 0 sztuk złomu. Stan lokomotywy 100%, możemy ją naprawić, możemy zwiększyć jej prędkość, siłę rażenia, pancerz! Poziom 2-3 sztuki złomu, to ile w końcu? 2-3 sztuki złomu. Zdecydujcie się, czy 2 czy 3, bo to jest duża różnica, nie? Tak jakby. No dobra, fajnie. Mamy ulepszenie mechaniczne, tu mamy do tyłu, do przodu hamulec chyba ręczny, który możemy pociągnąć, żeby driftować na zakrętach. O, oczywiście mamy też tutaj co? Platforma strzelnicza. Rozglądaj się, by celować, wciśnij przycisk. O, jakie to ma rozrzut, ja pierdzielę. To nawet celownika nie ma, czemu to nie ma celownika? Ja, kurczę, nie mogę. O, cię panie. No dobra, rozrzut jak wózek z gnojem. Ale musi wystarczyć. Dobra, mamy dziadostwo. Jak ty tu wlazłeś? I przestań tak świecić na mnie. Okidoki. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. But it sure looks fun. We can light up Charles with it and take him down. Aha, aha. Biorąc pod uwagę, jak to strzela, to wydaje mi się, że Charlesowi się nic nie stanie, tylko ja umrę. Jedziemy na przejażdżkę? Oczywiście, że tak. Skoro chcesz, nalegasz. Uwaga! I co, zrobimy dziurę? Wow! A nie, to nie powinniśmy otworzyć tych drzwi? O, Charles! What the hell? Co się dzieje? No czekaj! No pierdzielam! Ja pierdzielę, co tu się wyprawia? Czemu on już zaczął? Nie! Nie! Oh my god. W ogóle chciałem powiedzieć, że chłop bije go pięściami. A teraz... O, shit. Teraz go przejadę jeszcze torami. Sharikan, to jest poważna scena, nie wygłupiaj się. Przepraszam. Wdech, wydech. Spokojnie, dziadku, wyjdziesz z tego. Naprawimy cię. Czekaj, tylko podjadę trochę do przodu. Żeby cię ta kolejka nie przygniecła. To się wyklepie. Taka dziura. Znajdź jaja. Znajdź mojego syna. Rest in peace. Eugenie. Eugeniuszu. Rest in peace. Już wiem, co to jest ten pasek. To jest zdrowie naszego pociągu, które będziemy musieli naprawić. O kurczę, ten Charles to się tak nie patoli z nami. Dokąd my mamy dojechać? Mamy jakiś znacznik, cokolwiek? Tu musimy pojechać. Mamy nieznana postać. Misja nieobowiązkowa. A tu mamy misję obowiązkową. Misja z bronią. O kurde. Mamy misje poboczne. Jedziemy do tego ziomeczka na razie. Let's go. Mam nadzieję, że Charles nas nie zaatakuje. Ciu-ciu. A mogę pociągnąć za... O, mogę! Ciu-ciu, Charles! No fajnie, tak tutaj swojsko. Miło... Aaaa, stop! Stop! Ale ty hamujesz wolno. Wiem, że to ciuchcia jesteś, ale tu jest jakieś ognisko. Czy tutaj jest jakaś postać? Nie ma nic na mapie zaznaczone. Ej, no stój! Dobra, byłbym kiepskim maszynistą. Musimy to spenetrować. Proszę bez dwóch znacznych komentarzy. Musimy tu wejść i zobaczyć, czy czasami tutaj czegoś nie ma. Jakichś surowców, złomu na przykład dla mnie, żeby mógł ulepszyć swoją ciuchcię. Nie wiem, kto by trzymał w takim obozie złom, no. A propos złomu i trzymanie go w obozie. Ha! Można? Można! O kurczę, tylko jego tak nie widać za bardzo. I to wszystko? Cały ten obóz. Ej, ale tu się pali ognisko. Czyli to oznacza, że ktoś jest gdzieś w pobliżu. Albo był. I stąd uciekł. Albo został pożarty przez Charlesa. To my stąd też lepiej chodźmy. Stop! Bo tu są jakieś skrzynki! A to oznacza, że w środku znajdziemy złom! O kurde, ile złomu znalazłem! Ty, to są dropy! Tu pewnie helikoptery albo latają takie te, jak w Call of Duty, zrzucają drop ze złomem. Znaki przy torach, że zbliżają się do zwrotnicy, światła przy zwrotnicy wskazują kierunek. Dobra, my musimy jechać w prawo. Ale nie możemy teraz tego przełączyć, bo pojechaliśmy za daleko. Musimy się cofnąć. Jak macie jakiś pomysł, jakbym mógł nazwać swoją ciuchcię, to dajcie jakiś znak.
Stop! Dobra, przełączymy ten tor i zaraz pojedziemy w prawą stronę. Let's go! Ciu, ciu. Myk! Ja nie mam żadnego pistoletu ani nic. Jak mnie dopadnie poza moją ciucią, ten Charles, wiecie co mi zrobi? Kuku mi zrobi. Bardzo poważne kuku mi zrobi. Mamy jakąś postać, to jest postać poboczna, a zagadam do niej. Jak już jesteśmy po drodze tutaj, to zagadam, zobaczymy, co nam powiedzą. Ej, oni mają broń! A może mi byście też dali broń? Przepraszam. I suppose that would be you. Tak, to jestem ja. Eugene niestety nie dał rady na szlaku i został pożarty przez Charlesa. Przynoszę złe wieści. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind me, przychodzi nieznajomy na jakąś wyspę i kobieta widzi mnie po raz pierwszy raz w życiu. Od razu daje mi kluczyk do swojego domu i mówi, że mogę sobie zabrać od niej rzeczy. Bardzo, bardzo socjalni ci ludzie są. Podoba mi się to. Okej. Okay. Spoko, spoko. Jak jesteś samotna i w nocy ci doskwiera samotność, to trzeba było powiedzieć od razu. A nie tam jakiś, o, tam pokój z balonem, może sobie złą wziąć, jakieś takie pitu-pitu. Od razu przejdźmy do rzeczy. Czyli zagrajmy w Robloxa. Ty no, ja miałem kluczyk do tego... Ej, dałaś mi kluczyk ponoć do tego domu. Gdzieś od strony szopy mam wejść, czy co? A, no tak. Na balkon mam wejść, żeby sąsiedzi nie widzieli, że się włamuję do ciebie do domu. Trochę złomu? To pomieszczenie to jest wielka złomiarnia. Ale będę mógł lepszyć sobie mój pociąg. I to tak kozacko. Oh yeah, dostałem achievement. Fetch scrap from Candice. Czy coś. Tu mamy też kartkę. Czekaliśmy cierpliwie, ale ostatnie dni były, delikatnie mówiąc, chaotyczne. Charles stał się ostatnio bardziej agresywny i zaczynam się martwić, ilu z nas doczeka się pomocy. Z Bogiem, Eugene. Liczymy na ciebie. No to się przeliczyliście trochę. Cześć, mogę z tobą pogadać? Już się do mnie nie odzywasz? Bo ci zabrałem złą, którą mi sama chciałaś dać? Typical woman. Typical woman, po prostu. Robisz coś, co chce, żebyś zrobił, a potem ma jakieś wąty normalnie do ciebie. Dobra. Do przodu jedziemy i jedziemy dalej. Ej, ty, w sumie nie, czekaj. Jak oni takie proste te zadania mają z tym złomem, to dlaczego by od razu nie podejść do tej drugiej osoby? Tam tory i tak nie jadą. Trochę boję się, że idąc tak środkiem lasu bez żadnej broni, mogę spotkać Charlesa po drodze, a ten Charles zrobi mi kakaowy pociąg, if you know what I mean. I wtedy będzie nieciekawie. Ale może jakiś lud znajdziemy. Lucik. Jakieś skrzynki, dropy, coś tam. Jakieś skiny, kurde. No, a co to za wiedźma? No garnek ma. Well, hello, darling. Nie podoba mi się ta wyspa ani jej mieszkańcy. Z mojego bagienka. Shrek time. Żadnego mięsa. Aha. Nagrodzę cię złomem. Ci ludzie płacą innym w złomie. Okej. You'll need to be wary. Barry, potwór z bagien. Keep an eye out for him splashing around. And don't move if he gets close to you. As long as dopóki się nie ruszysz, jest łagodny jak bagrany. Okej. Czyli Barry, pogromca bagiennych kobiet, znaczy w ogóle wszystkich, gdzieś tutaj jest na tych bagnach. O, złom znaleźliśmy. Wiedzieliście, że złom występuje naturalnie na bagnach? Ja na przykład się o tym dowiaduję dopiero teraz. Mamy tu jej chatkę. Jej chatka jest wypierdziana w kosmos. No, ona nawet okien... Nie, ma okna, dobra. Drzwi nie ma po prostu. No trochę biednie. Ale ona taki kontakt z naturą ma. Co my tutaj przeczytamy sobie? Przepis na przepyszny gulasz. Woda z bagna, sól, koniczyna, ziemia... ziemia? To nie jest przepis na dobry gulasz. Sól, mięso, dowolne może być nawet ludzkie. Haha, haha. I sól. Trzy razy sól? Bardzo słona ta potrawa. Straczki idzie dostać. Dobra, let's go! Whoa! I ciśniemy do przodu. Jakby coś się zaczęło ruszać. Coj! Ale... No... No jak minus 300? No to ja zbieram ten złomit. Ulepszymy sobie moją lokomotywę i potem pójdziemy i będziemy umierali. Bardzo dobry pomysł. Więc obrażenia, pancerz, wszystko jest zero. Dobra, super, ulepszyłem. Okej, okay, Barry mnie wykoleił z niewiadomych przyczyn. Miałem wyszukiwać jakiś zmarszczek wody, jakiś fal, pluskania. Okazało się, że Barry cały czas kampił w jednym miejscu, chyba w tym, gdzie tam skoczyłem akurat, więc nie miałem czasu nawet zareagować. O, teraz widzę cię, Barry. Barry.
Dobra, idziemy. On coś robi? Nie wiem. Podchodzi, nie podchodzi, nie ruszam się. Zbliża się do mnie, teraz odpływa. Aaaa! To jest tak specjalnie zrobione, żebym ja to robił jak najdłużej po prostu, tak? Barry! Idź sobie, Barry. Przez ciebie jestem 3 sztuki złomu w plecy, rozumiesz to? Mam nadzieję, że to upuściłem gdzieś tutaj, ja to znajdę zaraz. Bo jak... No! No! I co? Już między nogami go czułem, tam coś... Ale nie będę mówił. Barry, nie róbmy tak. Proszę cię, Barry. Okej? Okay? Pływaj sobie tam między roślinkami i spoko. Albo znajdę... O, dobra, udało mi się, dopłynąłem tutaj. Albo zrobię wędkę normalnie z tego złomu i cię upoluję. Okej, okay. Tu gdzieś jakaś padlina leży. Mamy złom! Jest padlina. Czy to jest ryba? Powiedzmy, że to jest ryba. Nie mam pojęcia, co ona robi na środku wyspy. Ale jest okej. Okay. O, i mamy złomu trochę. Straciliśmy 3, znaleźliśmy 2. Nie, jesteśmy 3, jesteśmy na... Na 0. Ale jeszcze z misji dostaniemy trochę złomu, więc ulepszymy sobie naszą kopalnię. Ciuchcie. Barry sobie pływa. No właśnie, gdzie jest Barry? Barry! A już tu jest! A, czeka tu kurde. Nie wiem, czy mądrze robię, że idę prosto na niego. Może powinienem pójść w bok gdzieś i coś? Nie wiem. Barry, zostaniemy przyjaciółmi? Możemy zostać przyjaciółmi. Barry? Barry? Bądź dobrą rybką, czy tam jesteś potworkiem? I wypieprzaj. No mówię, nie podchodź do mnie blisko, no. Nie mam tych skubi chrupek dla ciebie. Tylko złom noszę. Nie chcesz złomu jeść, prawda? No odpłyń stąd, kurde. Wezmę patyk, zaraz się nauczę aportować. No czemu tu akurat popłynąłeś? Może idź sprawdź, co jest po drugiej stronie wyspy. No? A nie, ci się zabrało teraz na jakieś romantyczne wycieczki na molo. No, już jestem tak blisko. Nie będę ryzykował, jakbym nie miał złapać za tyłek. Jest. No mam nadzieję, że dostanę dużo tego złomu. Masz! Cóż za delikates! Swamp Swimmer. Już nigdy więcej. Oto, a ile mi dałeś? Ile mi dałeś złomu? O cię pierdziele! Ile mam złomu? Ile? 30... To... Okej, okay. Dobra, bo ja myślałem, że dostanę jakieś... 5 sztuk maksymalnie. A tak szczerze, to nawet się 3 spodziewałem. A tu 30 Spoko. Dobra, wchodzimy tutaj i robimy upgrade'ik. Możemy też naprawić swoją lokomotywę, co nie jest głupim pomysłem, zważywszy na to, że to jest bardzo tanie. Ale dlaczego miałbym to robić, skoro mogę zrobić inne rzeczy? O kurczę, to już? Mi nie starcza na nic? Poziom trzeci. Poziom. 4 do 7 sztuk złomu. Mam 4 sztuki złomu. Nie mogę tego kupić. Czyli oszukują. Dlaczego jest taki przedział? A to co to ma być? 6-13. To ile w końcu? Między 6 a 13 to jest jakaś losowa? Ktoś tu rzuca kostką? Czy to wchodzi? Dobra, mamy następną misję poboczną. Let's go. Ciu-ciu, Charles. Nadchodzę. Ej, stój. Stój. Jak to jest złomowisko jakieś? Ja tu czuję tyle hajsu, że zarobimy, że to jest głowa mała. Pieniądze widzę. No, jeden pieniądz. Ja pierdziel, to jest bardziej złomiarz symulator niż jakiś tam ciu-ciu Charles. Dzień dobry. Ograbiłem pana za złomu, ale mam nadzieję, że nie ma pan tego za złe. Poza tym z tego, co słyszałem, to wy bardzo jesteście otwarci na innych ludzi i pozwalacie brać swoje rzeczy z domu. Także czemu miałoby ci to teraz przeszkadzać, co nie? Ziomuś? Ojeju, co to za pan Janusz jest jakiś? Dzień dobry. O, ma pan złom przy łóżku. Posprzątamy panu w pokoju. Nie ma problemu. Siemano. Daryl. Jestem wielkim postrachem potworów. Jak chcesz zdobyć mój szacunek na dzielni, musisz coś dla mnie zrobić. Zamkniętą skrzynię. Trzeba użyć kluczyka, Daryl. To po co ci wytrychy, skoro nie wiesz, jak ich używać? No, oglądał się za dużo Skyrimów. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. And I might just give you some scraps to help improve your train. Zdobędziesz mój szacunek, jeśli otworzysz wytrychem skrzynię. Dobrze, zaróbmy trochę punktów respektu u miejscowej ludności. Użyjmy wytrychą. O kurde! Aha, okej. Okay. O shit. No, to jest trudne. No to musi tak zapierdzielać? No, więcej, nie? No, i od początku za każdym razem muszę zacząć. No, nie wierzę w to. Daryl! Ty mojego szacunku nie będziesz miał. O, znalazłem tutaj
Co to jest? Co to niby jest? Poduszka? Jakiś rysunek? Prehistorycznych ludzi polujących na pociąg? Albo na pająka? Nie wiem, czy to było warte zachodu. No ale jak gość płaci w złomie za takie gówno, no to czemu nie? Daryl chce, żeby punkty respektu wzrosły. Fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd looking piece of junk you found inside there. Ty się zawiodłeś? A co ja mam powiedzieć? You earned my respect. So tak, jest. Zasłużyłeś na mój szacunek. 38, ej. Ale my będziemy mieli koks tą lokomotywę, nie? Charles, szykuj dupala, bo jak się spotkamy następnym razem... To nie będzie ciekawie dla ciebie. Oczywiście sobie pancerz zwiększymy. Jeszcze prędkość, puncerz. Co tu jeszcze możemy? Już nic więcej nie możemy. Mamy 11 sztuk złomu, będziemy oszczędzali na razie. Potem sobie coś zaupgrade'ujemy. Na razie to równomiernie biorę i rozdzielam te punkty, bo nie mam pojęcia, co mi się najbardziej przyda. Let's go! Ciu-ciu! Trochę żałuję, że wcześniej nie pojechałem tam jeszcze do tego jednego pobocznego questa, ale tam sobie to zrobimy. Tu są jeszcze 2, 3, 4. O kurde, ocie panie, to jest duża mapa. Ej, słyszeliście to w ogóle? Czy wysłyszeliście to takie ciuch? I słyszycie tą muzykę? Te dźwięki jak się zmieniają? Nie wiem, czy to jest coś dobrego. Ej, Beski, no tam coś jakby... Nie, tak? Tam coś świeci, albo się pali. I stamtąd dochodzą te dziwne dźwięki. Dobra, nie przejeżdżamy przez ten most na szczęście. No. Dzień dobry. Nie mogę wejść. Postrach potworów przybył. Tak to ja, Sharikan się nazywam. Prowadzę swój kanał na YouTubie. Jestem postrachem potworów. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. O kurczę. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Musimy mieć przynętę. Dispersed around the island are three eggs. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że Charles leci na jaja? Leci na jaja? Chcecie, tak go chcecie zwabić? Jajami? Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will... Provoke Charles into a fight to the death. Bardzo wybujała ta fabuła jest. Umieszczenie trzech jaj w świątyni spowoduje, że to sprowokuje Charlesa do walki na śmierć i życie, który jest sam lokomotywą. Okej, to ma sens. Unfortunately, the mining company owner Warren Charles III has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Strzeże jaj? Czemu miałby dawać uzbrojonych ludzi do kopalni, żeby strzegli jaj? There's an egg in the mine just down the rail. Okej, lecimy. Here's the key to the mine. I've marked the entrance. Dziękuję ci bardzo. A czemu tu nie mogę wejść? Ja cię bym chciał oskubać ze złomu, bo na pewno masz tutaj go sporo. Dawaj mi swój złom. O tak, baby. Coś złego się dzieje. Dobra, odpalamy to, ciuchcie. Jedzie Charles! Jedzie Charles! Charles, wypieprzaj! A ta kobieta biedna? O kurde. Naparzaj! O nie, przegrzał mi się karabin! Nie wiedziałem, że on tak może... Ała, no weź mi, ciuchcie, nie rozpalaj, no! Wypierdzielaj! Już się tu nie ma! Już, wypadł! Dobra, musi się trochę ostudzić. No nie, naparzaj mi mojej ciuchci, bo mi się zaraz życie skończy. O kurde. Houston, wypuść to, napraw to szybko. Dobra. Szybka naprawa. Ja myślałem, że to całe mi wyleczy, a to tylko po 10% leczy. Dobra, jest, driftuje. What the hell. Ja w ogóle coś dostawałem w ekwipunku, jak z nim walczyłem. Z niego złom wypadał, czy co? O co tu chodzi? Musimy trochę cofnąć do tyłu. On już nie wyskoczy na nas, na szczęście. Ej, ten karabin, to czuję się, że on jest taki niby ulepszony, ale tak naprawdę to jest wielkie gówno, nie? Z czego to szczela? Na co to szczela? Gumowe kulki? O, tu mamy takie pomieszczenie, takie super, w którym nic za bardzo nie ma, oprócz jednego sztuki złomu. Ile mamy złomu? 20 sztuk. Dobra, musimy to naprawić, choćbym nie wiem co, bo to jest jednak przydatne. I pancerz? Nie no, ten więcej damage'a to musi strzelać, bo to tylko gówno strzela. Czy ja tak daleko pojechałem? Gdzie ja jestem w ogóle? Aha! Co? Ja się...
Nie wierzę w to szczęście, że ja tak idealnie zatrzymałem się w miejscu. Wow, idziemy do kopalni. Idziemy po jajka, które Charles z niewiadomych przyczyn chce. I chce walczyć potem na śmierć i życie z powodu tych trzech jaj. Jaki umysł stoi za tą fabułą? Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tych uzbrojonych ludzi, którzy pilnują tych kopalni. Mogę je zjechać wózkiem, to było takie fajne, ale... Ale za dużo chyba oczekuję. Mamy notatkę jakąś, uwaga! Kopiąc najgłębszy tunel, przebiliśmy się do dużej podziemnej sali. Coś tu jest nie tak, ale nie wiemy co. Poprosiliśmy pana Warnera o możliwie najszybszą wizytę w południowej kopalni i poinstruowanie nas, co robić dalej. Eugene, brygadzista. To jest ten ziomuś, który umarł! Pochyl się w prawo przy trzy... Okej. A czemu mi to ma służyć? Rozumiem, że tu w takim razie są inni ludzie, którzy są uzbrojeni, a ja tutaj przyszedłem totalnie bez niczego. Ej, mamy tu skrzynkę. O kurcze, o kurciaki. O kurczaki. Kolejne luty. Kolejna super minigierka, której nienawidzę. Oh my god. I zostało ostatnie, myk. No, że to od początku. Szybciutko. A, widzieliście? Wow, dostałem farbę, dodano puszkę zielonej farby do tej lokomotywy. Użyję jej w lokomotywie, aby zmienić jej kolor. Ja pierdzi, czyli jednak będzie się dało przemalować swoją ciuchcię. Kustomizacja ciuchci pełną gębą. Czekamy na season pass i na płatne skiny do tej gry. Jaką jaskinię tu mają Batmana? Ja pierdzielę. No trochę się takie, tak Skyrimowo teraz czuję. Ej, słyszycie to? Ktoś gwizda. No dajcie mi jakąś broń. Chyba, że będę mógł z nim tylko porozmawiać. Może on nie jest negatywnie nastawiony do mnie. Może jest jak inni. Towarzyski, przyjacielski i tak dalej. Jest jajko. A gdzie jest ten typek? Dajcie mi broń. Co tu się rozbiera? Okej, on ma broń. O kurwa, on tu idzie. Dobra, schowamy się tutaj. Ja nie mogę kucnąć w tej grze. O kurwa. O, dobra, poszedł dalej. Nie rozejrzał się na szczęście. Dobra, bierzemy to jajko. O kurde! Nikogo tu nie ma! Ja tylko po złomek przyszedłem! Ja go serio tak porobiłem. Jak się go wystraszyłem! Ja pierdzielę. Czemu on do mnie nie strzela? Czemu on tak za mną biegnie? O kurde! Wygadałem. Nie zatrzymuj się, Shirkan, biegnij. Biegnij, jakby jutro miał nie wiedzieć. Jak się wystraszy. Co on ma w ogóle na twarzy? To jest jakaś maska? Co to jest? Oni są przebrani za Charlesa? Okej, już chyba nie biegnie za... Jakżem się wystraszył tego typa, no. Dobra, na szczęście nie trafił nawet we mnie. Ej, mogę zmienić kolor? Wow! Wow, ale mamy maskowanie teraz. Jesteśmy w kolorach natury. Wcale nie widać tego pociągu, bo to nie jest zielony radioaktywny, to jest... Leśny taki. Dobra, tu mamy jakąś... Aha, okej. Misja z bronią to jest jakiś kampus, który się pali. Okej, ten ziomek jest chyba... Jest przyjaźnie nastawiony. Cześć. Miotacz ognia. Lepiej chronić mój dom. Ale żart słowny wypalił aż za dobrze. Polecam na przyszłość nie robić w drewnianym budynku testu miotacza ognia. Polecam. Okej. Tak. Miotacz ognia naprawdę mi się może przydać. Dzięki temu na przykład jak Charles mnie dopadnie w lesie, to ja będę mógł go potraktować miotaczem ognia. Muszę to ugasić, czyli tu widzę już muszę pociągnąć za specjalnie zaznaczony czerwony zawór, aby tutaj woda poleciała specjalnie przygotowanym ścieżką i akurat w tym miejscu ugasi ten pożar. To wcale nie jest tak, że to jest... specjalnie przygotowane. Uruchamiamy. Podoba mi się, że te questy są bardzo proste. Są wręcz dla debili. Czyli dla mnie. Jej, udało mi się zgasić pożar. Co my tu mamy? Jakieś wybuchowe rzeczy? Farbę znalazłem! Pomarańczowa farba. Ziomuś? Najlepszy kolor na świecie. Już cię lubię. A gdzie jest mój miotacz obiecany? A jest! Ty mi dajesz, okej. Nie miał być w środku. Near here again. Mam miotacz ognia? Gdzie jest miotacz ognia? Jak się używa miotacza ognia? Chyba, że go będę mógł zamontować do ciuchci. Z ciuchci będę mógł strzelać miotaczem ognia. I oczywiście malujemy się. Ej, ile tych farb jest tutaj? Ale pomarańczowy, no piękny kolor. Mua, no cudo. Teraz to fura jest taka, że szok. Najlepszy. Ej, jest miotacz ognia. Spray na robaki. I co? Mogę zmieniać broń. What the hell? Siła rażenia, spowolnienie, szybkostrzelność. A, no ten ma lepsze staty. Oho.
przynajmniej tyle, że się te bronie ulepszają jednocześnie, a nie jest tak, że każdą osobno później trzeba jeszcze ulepszać, bo byłby problem z tym złomem. Ej, ja lubię pociągi, dlaczego on nie atakuje? Nie powinien. Przecież mam swoją własną ciuchcię, chyba że on nie lubi konkurencji. Może on chce, żebym tylko na nim jeździł. Może dlatego się obraził na ludzi. Bo za swoje własne lokomotywy robili. Siema, Tony! Archiwistą. Tak, jestem łowcą potworą, archiwistą, malarzem, akrobatą, youtuberem, cokolwiek byś chciał. Do wynajęcia na godzinę. Szaleńcem Warrenem. Jasne. Konkretnych ulepszeń. Oczywiście, że tak. Moje stodole jest trochę złomu, który możesz ją ulepszyć. Okej. No dobra, spoko. To jest tak... Okej, spoko. Ej, fajnie. Ci ludzie są naprawdę spoko, nie? Nie wiem, jak można ulepszyć za pomocą złomu tego, nie? Bo jakby jeszcze pancerz rozumiem. Natomiast szybkość lokomotywy oraz damage od broni za pomocą złomu? Nie wyobrażam sobie tego, jakby miało to niby działać. Idziemy do stodoły. I co, otworzę ją, zbiorę złom i to jest koniec misji? Okej, spoko, znaczy lubię takie misje. Szybkie, krótkie i treściwe. Dostaje się dużo rzeczy. Znaleziony złom, 1/9. Nice, kurde. Cyk, cyk. Tutaj trochę złomu. Chyba, że tu będzie zaraz jakiś zwrot akcji. Typu gość nas zamknie w stodole, będzie chciał nad nami znęcać, będzie chciał nam pokazać jakieś kotki w piwnicy. Ale chyba nie. Mamy też listę. Może Eugena obiecał, że po dotarciu na kontynent przyśle pomoc, ale właśnie do niego dotarło, że nie wspominał nic o powrocie. Widocznie to taki typ, co nie przejmuje się za bardzo szczegółami. Wszyscy na tej wyspie chcemy uwolnić się od tego koszmaru. Mam nadzieję, że cały ten archiwista, kimkolwiek jest ta osoba, coś na to poradzi. Nie obchodzi mnie, jaką ma przeszłość, ani jakie stosuje metody. Niech tylko ubije Charlesa. Większość mieszkańców wyspy podziela moje zdanie. No, poza tymi wariatami, co chcą go zostawić w spokoju. Ten przeklęty Warren zupełnie postradał zmysły. A, okej. Okay. Dobra. Czy oni naprawdę nie wiedzą, że ich Eugene nie żyje? Pasza dla kurku z części na ogrodzenie. Nie no, chwila. Na co pasza i ogrodzenie zwierzętom, które już zostały zjedzone? Ej, znalazłem złom. A teraz chcę jeszcze... A, ty mi nie dajesz już nagrody. Co? To taka słaba taka nagroda. Myślałem, że ty mi jeszcze dodatkowo coś dasz. To już by w ogóle by takie było łombo combo. Złom ze zbierania plus złom z questa. Super sprawa. Dobra, dojedziemy jeszcze tutaj. Let's go. Jedziemy. Ulepszymy coś przy drodze. Prędkość. Możemy prędkość ulepszyć i to. Super. Dobra, tu i hamujemy. I wyskakujemy. A ciuchcie sobie jedzie dalej. Czemu by nie? Ej, w ogóle genialny pomysł. Odpalam ciuchcie, zostawiam ją włączoną i wychodzę z niej, nie? Na szczęście te tory są chyba zrobione tak, że ona jeździ w kółko, więc gdzieś ją tam bym znalazł. Ale to by było takie głupie z mojej strony, jakbym ją tak zostawił na chodzie i wyszedł z tego. I ona jeździ szybciej niż ja biegam, więc o kurde, to by było mega. Mogę tu wejść i poszperać ci w rzeczach. Cześć, to ja, Shuriken. Nie witam się, najpierw wchodzę sobie. Pięknie to miłość. A, pikle. Pikle to miłość, pikle to życie. Tak bardzo kocham pikle, aż cała się od nich raduje. Pikle, pikle, pikle. Uwielbiam pikle. Jeżeli to miał być wiersz, to jest słaby. Jeżeli miała być to piosenka, to jest słaba. A tobie co się dzieje? Oho, ktoś tu chyba od tych pikli zwariował. I need my pickles! Wykrakałem. Ciebie można wziąć i do Teamu X albo do jakiego w ogóle tam tych domów wsadzić, sieć tam sobie. Świetnie się tam nadasz. I ate the last jar of pickles I had in my house. And there's only one jar of pickles. Sekretny słoik z piklowej jaskini. Piklowy klucz. Okej. Specjalny słoik. Czy to jest nawiązanie do mężczyzny, który siadał na słoik? Udamy się tu. O kurczę, to jest nawet daleko. Ej, to jest takie zaawansowane bardzo, ten kwestik. Oczywiście mam nadzieję, że Charles nie zaatakuje mnie w lesie. O matko, co ja bym zrobił wtedy? Ej, bo ja ścieżką powinien iść, bo tu złom jest. A ja idę jak debil, jak koza jakaś górska. I teraz mnie złom ominął na pewno. Ej, fioletowa farba. Nice. To jest taki... Royal Color. Widzimy tutaj. Znowu moja misja ulubiona z wytrychami. Czemu nie? Najlepszy złodziej, Shuriken wchodzi. Let's go. Dużo złomu przy okazji. Jakaś notatka typu pikle, pikle, pikle. Podpisana pikiel. Mhm. Okej.
Nieźle nasrane w głowach mają. No ale tak to wygląda, jak jest się wyizolowaną społecznością na jakiejś wyspie, na której grasuje wielka lokomotywa. Ciu, 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 czas. No, aaa! Ja nie robię tego celowo, nie? Jest! O, te pikle to robią wrażenie. Wydaje mi się, że to nie tylko zastosowanie ma takie, że ona je je. Mam twój słoik pełen ogórów. Proszę bardzo. My pickle! I am pickle rig! Motherfucker! Pickle rig, bitches! Pickle! My pickles! You are my pickle hero! Postawa godna piklowego bohatera. Ojejku, czyżbym dostał odznakę, medal w kształcie ogóra? Piklastyczne star... Skończ, kobieto. Ile dostaliśmy złomu? 46. Mamy super jajo, zielone jajo. Ja bym poszedł o krok dalej w tej fabule. Wyklułbym to jajo, z którego wykluje się wielki, potężny smok, na którym ja usiądę z wielkim mieczem i... Oho, czyżby Charles? Charles, ale nie teraz, bo ja tu skrzynkę znalazłem. Charles! Charles! Dupo z... Nie teraz! Charles! Słyszysz? Charles? 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 Jestem ciuchcią. Nie atakuj mnie. O kurde, prędkość. Oj, ale to... No to... Nie do przodu! Chyba do tyłu powinienem jechać. Ale to głupio zrobiłem, dobra. Charles! Jak to się przegrzewa, to szybko zmieniamy broń i naparzamy. Ej, to jest brilliant. Jestem geniuszem po prostu. Widzieliście to? Widzieliście to? Ktoś tak robił? Nie, ja jestem pierwszy, który to wymyślił. Ale on driftuje. Wypierdzielaj! Masz zmiotacza łoknia! Charles! Gin! O kurde, tu był jakiś rozjazd. Dobra, mam nadzieję, że dobrze pojechałem. Charles, umieraj! Charles! Yes! Pokonaliśmy go. Znaczy tak częściowo, tylko go odstraszyliśmy na razie. Holy moly shit! Ej, a to była kurde postać jedna. A niestety wracamy, wsteczny. To nie jest tak, że tam przed chwilą był potwór wielki grasujący i właśnie do niego wracam, ale mam nadzieję, że pójdzie lizać swoje rany czy coś na moment. Ale się nam oberwało trochę. Dobra, musiałem całe złom wykorzystać na to, ale ja prawie całą ciuchcię wymaksowałem. Szybko to idzie. Fioletowa? Dobra, zmienimy na koniec. Niech będzie na moment fioletowa. Ale pomarańczowy i tak najlepszy. Nie mam wobec tego żadnych wątpliwości. Słuchajcie, moi kochani. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, kończymy. I jak coś, to oczywiście łapa w górę i dajcie znać w komentarzu, że chcecie oczywiście dokończyć przygody Ciuciu Czersa. Ja oczywiście postaram się, bo wydaje mi się, że zostanie nam jeszcze jeden odcineczek. No i widzimy się następnym razem. I oby Ciuciu Czers nie przyjechał do was w nocy. Na razie, cześć!